Hej kochani, dzisiaj mam dla Was haul i mam dla Was też rozdanie pod koniec tego haulu, ponieważ mam tu moje zamówienie z kosmetyków z Ameryki. Mogę być trochę napuchnięta, bo jestem po dentyście. Wczoraj byłam u dentysty i nie mam już jednej ósemki, więc dzisiaj stwierdziłam, że nagram ten film, mimo że nie mogę się jakoś tam bardzo śmiać i bardzo otwierać buzi. Dajcie mi koniecznie znać, czy jeszcze macie swoje zęby mądrości, czy już nie. Już na Instagramie Was pytałam i większość z Was pisała, że już nie macie swoich ósemek i że w ogóle to były jakieś tragiczne przeżycia. U mnie było ok, ale przyznaję, że rzeczywiście jestem trochę opuchnięta i troszeczkę mnie boli. Dzisiaj będą różne rzeczy. Zamówiłam sobie trochę nowości kosmetycznych, ale zamówiłam też kilka rzeczy na prezent, ponieważ będę akurat chciała obdarować jedną osobę. Nie będę tu wspominać kogo, bo nie chcę zaprzeczyć niespodzianki. Mimo że ta osoba nie ogląda filmów, to nie będę mówić, dla kogo jest ten prezent. Ale pokażę Wam, co właśnie zamówiłam sobie. I nie tylko. I wiecie co, i pomyślałam sobie, że potestuję tutaj te kolory, te rzeczy z Wami, zobaczymy jak pachną, czy ładnie pachną, czy nie i tak dalej. Pierwsza rzecz to jest Baby Lips z tej serii Dr. Rescue i to ma być, czy to ma być miętowe, czy mi się wydawało? Too Cool, 35 Too Cool, więc w moim wyobrażeniu to miało być miętowe, zaraz zobaczymy, czy to jest właśnie miętowe. Uwielbiam Baby Lips w standardowych, tych owocowych wersjach, jeszcze nie miałam tych z serii Dr. Rescue. Mhm, ma taki miętowy, taki troszeczkę jak taka maść lekarska. Nie ma żadnego koloru, ale bardzo ładnie pachnie. Troszeczkę jak Carmex. Kolejną rzeczą jest Lipfinity i ja już dawno tego chciałam spróbować. Nie wiem, czy ja miałam kiedyś swoje Lipfinity. Chyba nie. Używałam kiedyś u koleżanki. Widziałam też u Shush i Shush zachwalała właśnie, że to jest takie bardzo, bardzo wytrzymałe. I postanowiłam, że zamówię sobie swoje. I powiem Wam, że na kosmetykach z Ameryki jest sporo kolorów, ale musiałam sobie swatche znajdować w necie, żeby zobaczyć, jak wyglądają na ustach. Na szczęście dziewczyny na blogach wrzucają często zdjęcia. I zamówiłam sobie kolor 003 Mellow Rose. I jeżeli wiecie, co to jest Lipfinity, jeżeli słyszeliście o tym, to jest Max Factora, taki podwójna szminka. Raz jest jedna szminka, która jest bardzo, bardzo trwała, a dwa mamy taki balsam, po prostu, który nawilża usta, bo sama ta szminka straszliwie je wysusza. Miałam kiedyś coś podobnego z L'Oreala. I kolor to jest taki średni różowy kolor, nie jest jakoś bardzo krzykliwy, widzicie, tak wygląda. Zapach jest ładny, taki budyniowy. No jestem bardzo ciekawa tej pomadki. Co tu dalej mam? Mam tutaj lakiery i odżywki. Zamówiłam utwardzacz z Manhattanu. Ja bardzo lubię te kosmetyki, to akurat lubi moja mama. One były bardzo tanie i zamówiłam dwa lakiery do paznokci, też właśnie na prezent, bo ta osoba, którą obdarowuję, bardzo lubi markę Manhattan. Jedna jest z serii Couture Carnival i to jest w takim nudziakowym kolorze 02, bardzo, bardzo ładny kolor. Troszeczkę bardziej blady, bardziej zimno od tego, co mam na paznokciach. A drugi to jest właśnie bardziej różowy niż mam na paznokciach, z kolekcji Marcel Ostertag, to musi być jakaś znana osoba w Niemczech, 004, przepiękny kolor, taki jakby to powiedzieć, łososiowy, coś takiego. Jeżeli Was interesuje w ogóle, co mam na paznokciach, to mam lakier z Semilaka w kolorze nude, chyba to jest true nude albo coś takiego, coś w zasadzie true nude, napiszę Wam na dole, bardzo mi się podoba, coś jak ten z kolekcji Kardashianek. Lakier, który mam, bardzo mi się podoba, naprawdę ładnie wygląda przy długich paznokciach, przepięknie, no i wydłuża palce. Otwieram dalej. Dwie nowości z Semilaka, jak już jesteśmy przy Semilaku, zamówiłam sobie dwa nowe lakiery. 072 serii Caribbean Sky, to jest taki przepiękny, mam nadzieję, że przepiękny tak wyglądał, taki błękitny i Neon Raspberry 042. Jestem ciekawa kolorów, najpierw ten błękit czy tam mięta. O, jaki ładny. To będzie mój kolejny kolor na paznokciach. Prześliczny, nie wiem, czy to widzicie, ale naprawdę ładny kolor. Taki baby blue troszeczkę. I 042. Jestem ciekawa, czy będzie różowy. O, jaki neonowy. Przepiękny kolor. Neonowy. Nie wiem, czy pamiętacie to, co ostatnio Wam pokazywałam w poprzednim tego typu haulu. Takie swatche były jeszcze taki bardziej wpadający w pomarańcz. A ten jest naprawdę bardzo, bardzo różowy. Paczka mi przyszła wyjątkowo szybko, bo w półtora dnia dosłownie. Zamówiłam to przedwczoraj wieczorem i dzisiaj rano paczka była u mnie. Dobra, po kolei, co tutaj dalej mam? Pamiętacie te matowe pomadki z Manhattanu, które kiedyś pokazywałam, na pewno pamiętacie. Teraz zamówiłam sobie, wyszły chyba dwa kolory na kosmetyki z Ameryki. Zamówiłam sobie w kolorze 95G. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał. Też patrzyłam po swatchach w internecie, ale wydaje mi się tutaj taki trochę brązowy. I nie wiem, czy to będzie mój kolor. Tak wygląda. Pomaluję sobie nim usta, bo aż jestem ciekawa. Nie wiem, czy mnie trochę nie wymyje ten kolor. Ja bardzo lubię matowe pomadki.
ale chyba bardziej w różowych kolorach. No nie wiem, nie jestem do końca przekonana, jak to wygląda. Pamiętam, że właśnie z tej serii były też pomadki różowe. Akurat takich kolorów nie znalazłam. Kosztował chyba około 5 zł, też Wam dam link na dole, jeżeli będziecie zainteresowani. No taki nudziak. Myślę, że może do troszeczkę ciemniejszych oczu będzie pasował. Tu mam konturówkę. Też byłam właśnie ciekawa tej konturówki z Astora. Była bardzo tania. I to jest w kolorze 032 Rosewood. I to jest taka konturówka, ona nawet będzie do tego Lipfinity pasować. Ok, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Powiem Wam, że jest dosyć sucha, co może mieć plus i minus. Jak jest sucha, to może się dłużej trzymać i bardziej wżerać w usta niż taka tłusta konturówka. Ale może się też słabo rozprowadzać, także będę musiała przetestować. Widzę tutaj, że będzie pasować zarówno do czerwonych, takich bardziej mocniejszych pomadek, jak i do takich bardziej nudziakowych. Także taki w miarę uniwersalny kolor. Tutaj mam taki, to się nazywa Removal Pen. To jest taki długopis, który służy do usuwania lakieru, jak malujecie i maźniecie sobie na skórki, to właśnie Wam to koryguje. To jest bardzo, bardzo przydatne. I to miałam za grosz przy moim zamówieniu. Tam jest taka pula rzeczy, które możecie sobie wybrać za grosz, na przykład płyn do makijażu oczu, taki malutki, odżywki z Body Shopu, separatory do pedikuru, no różne rzeczy możecie wybrać sobie za grosz przy zamówieniu. Kolejna rzecz to jest Brow Perfector ze Slika w kolorze Light Brown. Byłam tego bardzo ciekawa, bo jak wiecie, ja jestem po prostu postrzelona na punkcie rzeczy do brwi i mam ich zdecydowanie najwięcej w swojej kolekcji. Więcej niż wszelkich kredek do oczu, więcej niż nawet różów do policzków. Także tego jestem bardzo ciekawa i na pewno Wam nagram właśnie osobny film o produktach do brwi, właśnie takich w maskarze. Jestem ciekawa właśnie, jaki to będzie kolor, ale wydaje się średni. Nie jest bardzo jasny, nie jest bardzo ciemny. Ciekawe, jak się będzie sprawdzał na moich brwiach. Wydaje się w tym momencie spoko, ale muszę zrobić jego osobny test. Teraz mam inny produkt na brwiach, więc nie będę teraz tego mieszać, ale wydaje się całkiem spoko, także na pewno będzie osobny test właśnie tego produktu. Muszę go troszeczkę potestować. Może będzie odpowiednikiem tego produktu z Benefitu, zobaczymy. W ogóle kosmetyki przychodzą tak zapakowane. Jeżeli kiedyś zamawialiście z kosmetyków z Ameryki, to nie ma opcji, żeby coś się wylało, bo wszystko jest w takiej grubej po prostu folii bąbelkowej. To masakra. Jak jesteście ciekawi, jak wyglądają w ogóle kosmetyki z Ameryki od środka, to odsyłam Was do filmu z zeszłego roku. Tam odwiedziłam ich w siedzibie. Możecie zobaczyć, jak to wszystko jest posortowane i jak wygląda pakowanie naszych paczek. Dalej, jako ten właśnie jeden z prezentów, zamówiłam Tangle Teaser, a ponieważ ta osoba, którą obdarowuję, jest trochę starsza, nie chciałam nic takiego bardzo odblaskowego, więc zamówiłam po prostu klasyczny czarny do torebki składany. I to jest tak, jak ja Wam nagrywałam osobny film o Tangle Teaser. Można sobie zamówić oczywiście ten taki zwykły, można sobie zamówić składany, w zależności od Waszych potrzeb, czy bardziej potrzebujecie coś do torebki, czy bardziej coś, co będziecie używać w domu. Ja uważam, że to jest taki dodatkowy Tangle Teaser. Jak macie już taki zwykły w domu, to możecie sobie coś takiego wrzucić do torebki, bo on jest trochę mniejszy. Ale możecie sobie więcej o Tangle Teaserze zobaczyć w mojej recenzji, też Wam wrzucę na dole, jeżeli jeszcze nie widzieliście. I tu już ostatni pakunek z tego zamówienia i już widzę mój puder, który właśnie mi się skończył. Tego się nie mogłam doczekać. Mój puder, który uwielbiam, wykończyłam go do cna i ostatnio strasznie żałowałam, że się skończył. To jest Maybelline Age Rewind The Perfector. I on ma tutaj w sobie też taką bazę. To białe to jest właśnie baza, to kolorowe oczywiście ma kolor, ale jak to się zmiesza, to jest taki bardzo delikatny, jasny kolor. Ja mam go właśnie w kolorze Light 20. Jest bardzo dobry, naprawdę go polecam. Wszystkie produkty z tej gamy są bardzo dobre. I podkład, i korektor pod oczy jest świetny. Właśnie mi się tutaj też skończył. I puder wykończyłam do zera, zdenkowałam, także Wam bardzo polecam ten puder. Jak się zastanawiacie nad dobrym pudrem matującym, rewelacja i świetne opakowanie z gąbeczką. Dalej zamówiłam jeszcze jako właśnie jeden z prezentów taki róż Glowing Goddess z Manhattanu. I to jest taki róż, który ma różne odcienie. I jak się malujecie, możecie użyć mniejszego pędzelka i sobie na przykład wziąć trochę tego ciemniejszego, albo tylko jasny ten z rozświetlaczem, w zależności od tego, co potrzebujecie. To też idzie na prezent, moim zdaniem bardzo fajna rzecz. Też był niedrogi i jak widzicie, naprawdę przepięknie wygląda. Moim zdaniem coś naprawdę bardzo ładnego dla każdej kobiety. O, żeby nie zleciało. I na koniec, ostatnia rzecz z tego zamówienia, to jest z iHeart Makeup Brow Kit. I to jest w kolorze pewnie jakimś albo uniwersalnym, albo jasnym. Zobaczymy, co tutaj jest. Mamy tutaj taką miniaturową pęsetkę. Jest tutaj taki pędzelek do właśnie malutki do nakładania produktu. Mamy tu trzy kolory do brwi. Ja już widzę, że ciemny będzie za ciemny, bo on wchodzi w czarny. I jest jeszcze tutaj jakiś wosk.
Także ciekawe, jak to się będzie sprawdzać. Pierwszy kolor i szary, szaro-brązowy. Trzeci już bardzo ciemny, dla kogoś z czarnymi włosami, na pewno nie dla mnie. No jestem ciekawa tego wosku, ale jest to taki po prostu rzadki wosk, taka bardziej wazelina, coś takiego pewnie, co ma to wszystko utrwalić. Także nie wiem, czy będę tego używać. Muszę przetestować kolory i powiedzieć Wam, co sądzę, ale powiem Wam, że wydają się całkiem, całkiem spoko. Już sobie całą rękę pomazałam. Wydają się całkiem spoko, także też myślę, że nagram osobny test tego produktu. Jestem ciekawa, czy to się będzie dobrze utrzymywało, czy nie. Także dam Wam znać. I tutaj mamy też takie dosyć szerokie lusterko, w którym widać całe brwi. Kochani, to tyle. Jak zwykle chciałabym Wam zrobić małe rozdanie na koniec i rozdać Wam po jednej rzeczy, które zobaczyliście tutaj. Także jeżeli sobie coś upatrzyliście, coś Wam się szczególnie spodobało, to napiszcie mi w komentarzu, którą rzecz chcielibyście wygrać z tych, które dzisiaj pokazałam. Ja wybiorę 3 zwycięzców i jeszcze pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe brzmi: wymień 3 rzeczy, które Twoim zdaniem są idealnym prezentem dla każdej kobiety. Mogą to być po prostu 3 nazwy kosmetyków, które byście dały. Ja na przykład mam tutaj Tangle Teaser, który chciałabym komuś podarować. Zawsze uważam, to jest dobry pomysł na prezent. Jakiś ładny lakier do paznokci i na przykład dobry tusz do rzęs. Jest bardzo, bardzo dużo możliwości, także wymieńcie 3 takie niezbędniki, 3 kultowe na przykład produkty, z których każda dziewczyna byłaby zadowolona. Także piszcie mi na dole, ja wybiorę 3 odpowiedzi i nagrodzę po jednym kosmetyku wybranym przez Was, które dzisiaj prezentowałam. Dajcie mi kciuka w górę, jeżeli lubicie takie gadane hole, gdzie Wam trochę pokazuję te kosmetyki. No i oczywiście napiszcie mi koniecznie na dole, które rzeczy mam przetestować w osobnych testach na żywo. Na pewno będę testować te rzeczy do brwi, na pewno produkty do ust. I ten produkt, jak teraz patrzę w podglądzie, wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem spoko. Byłam troszeczkę nim przerażona na początku, bo wydawał mi się dosyć brązowy, ale powiem Wam, że wygląda całkiem naprawdę ładnie. Jakbym miała taki mocniejszy czekoladowy smoki, to byłoby dobrze. Także to tyle. Widzimy się niedługo. Pa, pa!